Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Państwa na dzisiejszym otwarciu wystawy pod tytułem Gdybyśmy żyli przed 100 laty. O wystawie opowie Pan dr Marek Łapo. A teraz serdecznie witam Pana Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Macieja Zmitrowicza. Witam serdecznie Przewodniczącą Komisji Społecznej Rady Miasta Panią Jasionowską. Witam nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego, Panią Halinę Faj oraz Panią Magdalenę Krupa i uczniów. Witam serdecznie Pana Polonisa Dariusza z Gimnazjum tu Węgorzewskiego i uczniów. Również witam Panią Prezes Dziedzictwo Nasze, Panią Halinę Grąziewicz. Witam Barbarę Grąziewicz, przepraszam. Witam wszystkich gości niewymienionych z nazwiska oraz witam serdecznie wszystkich pracowników tego muzeum, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Dziękuję bardzo i teraz oddaję głos. Witam wszystkich Państwa, w skrócie i dorosłych, i młodzież, bo dzieci nie dotarły. Proszę Państwa, znajdujemy się na wystawie Gdybyśmy żyli przed 100 laty. I ta wystawa, można powiedzieć tak żartując, że jest dowodem na kulturotwórczą funkcję Facebooka. Bo rok temu, w końcu sierpnia, rozpocząłem cykl takich krótkich opowiadań dotyczących, co działo się w Węgorzewie dokładnie 100 lat temu. Gdy zaczęła się pierwsza wojna światowa i jak zaczęły wkraczać wojska rosyjskie, a jak tutejsi mieszkańcy próbowali się przed nimi w jakiś sposób obronić. I cykl rozrósł się do ponad 40 odcinków i stwierdziłem, że jest to dobry temat, żeby spróbować go obrać w formie wystawy i jednocześnie publikacji, która tej wystawie towarzyszy. Także ja zdaję sobie sprawę, że raz, że ilość powierzchni ekspozycyjnej jest ograniczona i dodatkowo też, no nie ukrywajmy, jak czy dorośli, czy młodzież jest na takiej wystawie, nie każdy przeczyta wszystko, chyba że przyjdzie indywidualnie na studia, sobie postudiować. Natomiast mając taką książkę sobie przyniesioną do domu, można spokojnie poczytać, poprzemyśliwać niektóre rzeczy. Także przy wyjściu, przy drzwiach siedzi moja koleżanka Agata z kasą fiskalną. Także po 10 zł ta książeczka jest do nabycia. Natomiast nawiązując do meritum z wystawy. Pierwszą wojnę światową to nie jest opowieść o wydarzeniach wojennych sensu stricto pierwszej wojny światowej. Bo wymienianie poszczególnych regimentów, kompanii, ono generalnie jest tylko dla fachowców i to bardzo wąskiego grona. Natomiast ja chciałem przedstawić to, jak przede wszystkim ludność cywilna, tutejsza, wschodnie Prusacy, Mazurzy, próbowali się zorganizować, żeby zachować życie, a jednocześnie też i ocalić swoje miasto, swoje majątki. Także tu są różnego rodzaju, byśmy powiedzieli, patenty na Rosjan. I to jest opowieść generalnie widziana przez pryzmat czterech osób. Tutaj w tej pierwszej sali, gdzie znajduje się krótki wstęp dotyczący, jak Węgorzewo w 1914 roku wyglądało, tam w gablotce znajdą Państwo portrety dwóch pastorów węgorzewskich, Hermana Dalberta Brauna ojca i Ericha syna. To byli węgorzewscy księża ewangelicy, którzy kierowali Betesdą i to generalnie przez ich wspomnienia toczy się ta opowieść. Dodatkowo też tutaj na stoliku portret Franza Tica. Po rosyjsku Russische Burgermeister, w tłumaczeniu takim bardzo obcesowym na polski, ruski burmistrz, bardziej to pasuje rosyjski burmistrz. To z kolei jest osoba, od której generalnie wszystko zależało, bo on był przedstawicielem ludności cywilnej wobec Rosjan.
I to na nim spoczywała odpowiedzialność za zaopatrzenie szpitala, za to, że nikt nie będzie strzelał do Rosjan, za to, że będzie wystawiał odpowiednie dokumenty. Także to była bardzo ważna osoba dla miasta. I to też, można powiedzieć, jest kółko zębate w machinie tej obrony, bo zanim pozostali mieszkańcy Węgorzewa, którzy nie uciekli przed Rosjanami, zebrali się w kościele i wybrali oficjalnie Franza Tica, to ten dzień wcześniej spotkał się z Erichem Braunem, z pastorem, i pastor Braun zapytał, czy on zgodzi się być burmistrzem. No i można powiedzieć ustawka, ale proszę Państwa, to już jest, już zaczynamy działać, już zaczynamy tworzyć strategię, żeby się obronić. Dlaczego padł na Franza Tica? Uchodził za bardzo statecznego, poważnego człowieka, zresztą radnego miejskiego. Natomiast Tic był warmiakiem, był katolikiem, znał trochę Polski, więc Erich Braun obrał go jako takiego dobrego, można powiedzieć, łącznika. Zresztą to się bardzo dobrze sprawdziło. Także tutaj przez pryzmat wspomnień Richa Brauna, przepraszam, Adalberta Brauna, który musiał uciekać, bo to też Hermann Adalbert Braun był, można powiedzieć, założycielem BTSD, ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Węgorzewie. I wojna zostaje go z około 600 pensjonariuszami w Węgorzewie. Już jest za późno na jakąkolwiek ewakuację. Część dzieci, która była na wakacjach, te zostały już w głębi Niemiec i musiały wracać. Natomiast stary Braun, tak można powiedzieć, ma rozterkę. Bo tuż przed wybuchem wojny, pierwszej wojny światowej, pisze taką broszurkę, której tytuł można przetłumaczyć: w imię Pana chce ich zniszczyć. Jest to ewidentnie broszurką antyrosyjską. Broszura jest rozesłana po wszystkich powiatach wschodniopolskich we wschodniej części i tam sobie leżą takie paczki świeże, nierozpakowane. No i jest groźba, że jeśli Rosjanie na pewno te paczki znajdą, to jeśli dotrą do Węgorzewa, to rozstrzelają je. I Braun z żoną, z kuzynami ucieka aż do Gdańska i cały czas w tych wspomnieniach jest, co się dzieje z moją Betesdą. To też jest kwestia obiegu informacji. Dzisiaj byśmy sprawdzili w internecie, ewentualnie zadzwonili do znajomych. Tutaj nie ma takiej możliwości. I w Gdańsku stary Braun spotyka z uciekinierów ze Srokowa i się pyta, jak tam moja Betesda? A oni mówią, a spotkaliśmy ludzi, mówi, z Węgorzewa? I mówi, tam, mówi, Rosjanie mi wszystko zburzyli, wszystkich pensjonariuszy zabili. No i Braun jest przerażony, w pociąg z Gdańska do Berlina, do Ministerstwa Wojny, co tam z moją Betesdą? Oni mówią, nie wiemy, ale pobiliśmy Rosjan pod Tannenbergiem, niedługo odbijemy Langeburg. No i proszę sobie wyobrazić, Braun znowu działa. Wsiada w pociąg do Olsztyna, potem w Olsztynie kombinuje, bo może kupić konie rosyjskie, które są teraz na wolnym rynku bardzo tanie, tylko trzeba znaleźć woźnicę, który zawiezie. I on cały czas wraca do tego Węgorzewa. Generalnie pod Kętrzynem widzi ludzi na polach pracują. To gdzie ta wojna? No i on cały czas, a ta Betesda. No i w końcu trafia do Pniewa. Pniewo całe wygaszone, tylko w mieszkaniu nauczyciel pali się światło, dobija się, światło gaśnie, ale tutaj już, przepraszam bardzo, zaczął się wkręcić, zaczął opowiadać, co jest zawarte jest w książce na wystawie. Także tutaj są to wspomnienia właśnie starego pastora Brauna, który w końcu dociera do Węgorzewa. Richa Brauna, który widzi od strony tej nocy okupacyjnej, byśmy powiedzieli, i wspomnień Franza Tica, które zostały spisane i wydrukowane w 1916 roku. To jest specyfika wspomnień. My generalnie ukrywamy te bardziej przyziemne, jakieś niskie pobudki, jakieś takie działania, natomiast uwypuklamy te czyny bohaterskie, jak je patrzeć. Także też trzeba patrzeć, że to jest wystawa oparta na tych wspomnieniach dobrych wschodnioprusaków, więc tutaj Prusy Wschodnie, duch niemiecki jak najbardziej jest przewyższa tą rzeczywistość rosyjską, chociaż to nie jest czarno-biało, że wszyscy Rosjanie są źli, a wszyscy Niemcy są dobrzy. Bo też na przykład w zarządzie miasta był niejaki Preuss, Richard,
i również był Max Rademacher, aptekarz. I aptekarz współpracuje z Francem Tice, natomiast o Richardzie Preussie nie ma żadnego słowa. I teraz jest pytanie, czy się bał, czy zaczął kolaborować i nie wpadało wypominać i wytykać go palcami, także to jest ten problem. I tam w tej pierwszej sali w gablotce, jak Państwo zerką, stoi sobie taka niepozorna buteleczka z czymś oleistym. To jest właśnie buteleczka z apteki Franza Tica. Przepraszam, z apteki Maxa Rademachera, która została znaleziona przy rozbudowie muszli koncertowej na Placu Wolności. Także to jest, można powiedzieć, taka namiastka, coś prawie dotykalnego, który łączy, ten przedmiot łączy właśnie daną osobę z taką historią miasta. I generalnie pierwsza wojna światowa, bezpośrednie działania, to jest luty 1915 roku, wtedy ostatecznie armii niemieckiej udaje się wypchnąć Rosjan z Prus Wschodnich i generalnie od tej pory pierwsza wojna światowa już toczy się, czy to na froncie wschodnim, czy na zachodnim, ale nie dotyka już bezpośrednio Mazur w tej strukturze urbanistycznej, czy w strukturze wiejskiej. Natomiast trzeba pamiętać, bo my mówimy, pierwsza wojna światowa to Polacy, to gdzieś tam Piłsudski, 18 rok niepodległość, a tutaj Prusy albo tam front zachodni to nie jest historia Polski. Otóż to jest patrzenie stereotypowe, bo tak jak mówimy cmentarz nad Święcajkami, to większość Węgorzewian mówi cmentarz niemiecki. Leżą tam żołnierze armii niemieckiej i żołnierze armii rosyjskiej. W skrócie mówimy, Niemcy, Rosjanie. Ale trzeba pamiętać, że nie ma wtedy Polski. Polacy są w jednej z armii i w drugiej. Tak samo nad Święcajtami jest przynajmniej 10 nazwisk skandynawsko brzmiących. To są Niemieccy Duńczycy ze Szlezwiku, którzy też tutaj zginęli. Są Ślązacy, są Badeńczycy, Hamburczycy. Także w zasadzie tutaj na Mazurach spotyka się cała Europa Środkowa. I tutaj ja sam czasami używam określeń, że tutaj są groby niemieckie, tutaj są groby rosyjskie. Ale proszę pamiętać, że to jest tylko wywoływacz. To trzeba pamiętać, że te groby, które są rozsiane też do tej pory i w lasach, i na cmentarzach wiejskich nad Święcajtami, to też są cmentarze, na których leżą i Polacy, i Ukraińcy, i Białorusini, także tutaj pamiętajmy, że to jest uniwersalizm. Zresztą w tej ostatniej, można powiedzieć, cmentarnej części ekspozycji, tam znajduje się 5 tak zwanych poduszek. To są takie nagrobki, które były układane na grobach już po ustaniu frontu. Bo pierwotnie, jak żołnierz ginął, on generalnie był chowany w miejscu, gdzie poległ, ewentualnie przy szpitalu, przy lazarecie polowym, czasami nawet w rowie zakopywany. I później w ramach ekshumacji te groby były przenoszone, ale też nie wszystkie. Trudno powiedzieć też czasami, dlaczego jeden grób został przeniesiony, a drugi został. I pierwotnie układano właśnie takie leżące tablice pulpitowe, to się fachowo nazywa, w slangu historyków, konserwatorów, to są poduszki. I w latach 30. generalnie każdy cmentarz przeszedł renowację. Tak jak jedziemy do Giżycka i po lewej stronie za Pozezrzem, na Pozezrzu Kolonia jest taki cmentarzyk. I tam stoją właśnie krzyże. Pierwotnie tam leżały też poduszki i to część tych poduszek Państwo mają tutaj na ekspozycji. Bo w latach 30. w trakcie tych remontów albo te poduszki były zakopywane przy grobach obok tych krzyży, albo sprzedawane jako materiał budowlany. I te właśnie, które znajdują się tutaj na ekspozycji po konserwacji, pierwotnie zostały znalezione w trakcie remontu jednego z budynków przy Armii Krajowej, które stanowiły chodnik wejściowy do domu. Także to nie jest to, że my Polacy zawsze wszystko niszczymy, tylko to też można powiedzieć, to taka pruska zapobiegliwość, żeby nic się nie zmarnowało. Także tutaj to też jest ciekawy przyczynek do tego, że patrząc na groby, możemy snuć opowieści o tym, jak wyglądała gospodarka, jak wyglądały zachowania społeczne, czy wypadało taki nagrobek użyć do utwardzenia, czy nie. Na cmentarzu w Stręgu też są dołożone poduszki, które zostały wyjęte z jednej z okolicznych dróg. I tam na przykład w części płyt kamiennych zostały wytłuczone nazwiska. Żeby nie było, że to jest, można powiedzieć, spersonalizowany nieboszczyk, zostały datę, numery jednostek, natomiast te nazwiska zostały
usunięte. Także zapraszam do przetrawienia, że tak powiem, tej wystawy, tak na spokojnie. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to jeśli będę umiał, to będę służył odpowiedzią. No i zapraszam też do lektury. Zapraszam do lektury. Może ktoś z Państwa chce coś powiedzieć? Bardzo dziękuję za zaproszenie i za zorganizowanie tej wystawy. To bardzo istotne, żebyśmy my, jako właśnie ci, ten nowe pokolenie, które zamieszkuje tereny Mazur, tak, wiedziało faktycznie jak najwięcej, miało informacji na temat naszych przodków, którzy tutaj zamieszkiwali. Naszych poprzedników. Poprzedników. To, co właśnie pan doktor powiedział, historia tego miejsca jest bardzo taka różna, tak? Tak jak w tej chwili również mamy też różne grupy społeczne i narodowościowe, które zamieszkują nasze tereny. To widać właśnie po cmentarzach. Wchodząc tutaj, bo było hasło właśnie, jak żyli mieszkańcy przed 100 laty. I sobie tak żartobliwie powiedzieliśmy, wtedy nie było Facebooka właśnie, to co właśnie pan powiedział na temat przekazywanej informacji, więc proszę. Z pewnością bardzo dziękuję za zorganizowanie tej wystawy. No i obejrzymy, na pewno będą pytania. Ja tu jeszcze tak zastanowiłem się nad tą wystawą. Tak, bo ona w niektórych kwestiach jest komiczna, w niektórych jest tragiczna. Także to też trudno znaleźć środek, można powiedzieć. Natomiast przykładając do sytuacji współczesnej, generalnie te wojny zaczynają być coraz bliżej naszych granic i tak jak kiedyś się wierzyło, że II wojna światowa i koniec, to stykamy się na przykład czasami z tymi Ukraińcami, którzy uciekli z Donbasu. I to już jest, powiedzmy, face to face ofiara wojny, tak można powiedzieć. I teraz jest pytanie, a co by było, gdyby wybuchła teraz wojna? Gdzie byśmy się znaleźli? Czy ucieklibyśmy, tak jak powiedzmy, 3/4 mieszkańców, a jakbyśmy zostali, to czy bylibyśmy się w stanie zorganizować, żeby przeciwstawić się okupantowi, czy zrobilibyśmy, powiedzmy, mini powstanie i ostrzelali tych Rosjan wchodzących, czy z jakichś innych przeciwników, czy byśmy właśnie zawiązali coś w rodzaju organu kolaborującego, bo to też jest kwestia stawiania sobie pytań, co byśmy teraz zrobili. No to tam śmieszny dziadek ze śmieszną brodą już dawno nie żyje, jeszcze Niemiec albo wschodnio-Prusach, nas generalnie nie dotyczy. Ale to historia no, niestety jest złośliwa i czasami lubi się powtarzać. Oby nie. Oby nie, dokładnie. Proszę Państwa, witam serdecznie wszystkich przybyłych, i dorosłych, i młodzież. I za chwilę dokonam oficjalnego otwarcia, co prawda drugiego wernisażu, ale pierwszy był zarezerwowany dla młodzieży. Także sądzę, że Państwa jest trochę mniej, ale to łatwiej będzie się komunikować. Wystawa dotyczy I wojny światowej, ale nie w takim ujęciu militarystycznym, działania wojenne, ile osób zginęło, z której jednostki walczyły, tylko bardziej pokazuje, jak ci, którzy nie uciekli przed Rosjanami, starali się uchronić i swoje życie, swoje mienie, jakich sztuczek, jakich różnych gimnastyk dokonywali, żeby uzyskać ocalenie. Ta wystawa też jest szczególna ze względu na to, że towarzyszy jej książeczka, w której znajdują się wszystkie teksty, które są na wystawie, plus jeszcze trochę więcej, bo wielkość ekspozycyjna nie pozwoliła na zaprezentowanie wszystkiego. Zresztą sami Państwo wiecie, jak bywacie na wystawach, nie da się wszystkiego przeczytać, jeśli tego jest blisko 2 arkusze wydawnicze. Tutaj też witam Janusza Pileckiego, bo to on w tym momencie jest odpowiedzialny za to, jak ta książeczka wygląda. Także tutaj ja jestem bardzo zadowolony z tej współpracy i również witam Katarzynę Pilecką, która gdzieś tam macha.
szanowną małżonkę, bo z ich zbiorów też część ikonografii znalazła się w tej książeczce. Także część obrazków, które zobaczą Państwo na wystawie, jest niepowtarzalna z tymi w książce. Także tutaj też można sobie porównywać. Kto jest zainteresowany publikacją, to zaraz za drzwiami schowa się moja koleżanka z kasą fiskalną i po 10 zł będzie mogła każdemu sprzedać taką książeczkę. Także uwaga, dokonuję oficjalnego otwarcia. Zapraszam. I tutaj pierwsza sala to jest taka wstępna. Ona przedstawia Węgorzewo, 1914 rok. Jest to stosunkowo niewielkie miasteczko na terenie Prus Wschodnich. Niemcy mówią Angerburg, Mazurzy mówią Węgobor. Generalnie miasteczko jest niemieckojęzyczne, chociaż podstawowy zasób słownictwa polskiego większość ludzi zna, chociażby przez to, że można było kupić jajka na targu, czy dogadać się z gospodarzami, którzy bardzo chętnie zaglądają do lokali gastronomicznych. I tutaj w pierwszej gablotce mam takie symboliczne fotografie trzech osób związanych z tą wystawą, bo ta wystawa opiera się na wspomnieniach trzech osób. To są dwaj pastorzy, ojciec i syn, Hermann Adalbart Braun i jego syn Erich, i wspomnienia Franza Tica, którego podobizna stoi w drugiej sali na stoliku, będą Państwo mogli zobaczyć. Natomiast tutaj czwarty portret to jest Max Rademacher, miejscowy aptekarz, który też jest związany z całą historią. Rademacher, aptekarz, i Franz Tic, kupiec, wchodzą w skład zarządu wojennego miasta. To jest reprezentacja z Węgorzewian wobec okupanta rosyjskiego. Natomiast te wszystkie opowieści, które są zawarte na tej wystawie i w książeczce, one z jednej strony mogą być komiczne, a z drugiej strony są tragiczne, bo opowiadają też jak najbardziej o śmierci. No i są oparte na wspomnieniach. Także nie są to, można powiedzieć, dokumenty urzędowe, gdzie wszystko jest, można powiedzieć, bardziej zbliżone do prawdy. To są wspomnienia. Także macie tu Państwo pewną wizję, jak wyglądała ta wojna, jak wyglądały zasługi czy działania poszczególnych mieszczan, które we wspomnieniach zazwyczaj są dobre, są wybielone, tak byśmy powiedzieli, ale też trzeba pamiętać, że nie jest to obraz czarno-biały, że tylko Niemcy są dobrzy, a Rosjanie źli. Tu też są czasami bardzo zaskakujące opowieści. Proszę mnie pilnować, bo ja bym zaraz sobie zaczął opowiadać pewne ciekawostki typu... Ale to właśnie wtedy już nie ma smaczku czytania książki, bo tu są takie różne patenty, jak przychodzi oficer rosyjski do Franza Tica, który jako burmistrz i starosta zarazem okupacyjny, więc w ogóle nazywali go Russische Burgermeister, po polsku to można powiedzieć ruski burmistrz albo rosyjski burmistrz, ale nie jest kolaborantem, tylko jest przedstawicielem. Ale musi spełniać, można powiedzieć, wszystkie polecenia, zachcianki. No i któregoś dnia przychodzi do niego oficer i mówi: proszę, idziemy do tego sklepu, który jeszcze nie jest wyrabowany. Potrzebuje 1000 par kalesonów. No i to tylko jedną tą opowieść, że tak powiem, zdradzę, bo ona była w zapowiedziach między innymi. No i udają się do sklepu Sternberga, który mieścił się przy dzisiejszym tak zwanym Placu Grunwaldzkim. To jest, jak wylatuje ulica Teatralna, i naprzeciwko apteki pana Wojnarowskiego jest fryzjer, w piwnicy się do bloków stoi. To tam stała taka duża kamienica. To też jest ciekawostka, bo Sternberg był kupcem żydowskim, który uciekł, natomiast klucze do jego sklepu ma Franz Tietz, który z kolei jest katolikiem. I tu byśmy mówili, katolik pilnujący dobytku żydowskiego. Nie ma tu takich, można powiedzieć, animozji. Tutaj w tym momencie, w chwili zagrożenia, wszyscy sobie pomagają. Zresztą z miasteczka liczącego około 6 tysięcy mieszkańców zostaje 700 osób. Także mogą sobie Państwo wyobrazić, że no w zasadzie co dziesiąta osoba zostaje. No i to jest dowód na to, że w chwili tego zagrożenia jesteśmy w stanie jakoś się porozumieć. Zresztą dzisiaj byśmy powiedzieli ustawka polityczna, bo Franz Tietz, burmistrz, zostaje wybrany podczas oficjalnego zebrania mieszkańców zwołanych przez Rosjan w kościele w Węgorzewie, ale dzień wcześniej pastor Erich Braun zaprasza Tica i się pyta,
czy pan zgodzi się zostać burmistrzem. Tit się już wcześniej zgadza i zresztą to jest zamysł z pastora Brauna, z księdza ewangelickiego z kolei, który prosi Tica, który jest katolikiem, pochodzi, rodzina pochodzi z Warmii, więc trochę umie po polsku. Więc to też już jest, można powiedzieć, cały misternie uknuty plan. Organizujemy się, żeby spróbować się obronić. Także tutaj można powiedzieć, że są różnego typu sposoby, jak bronimy się. Także tutaj z salonie, byśmy powiedzieli, Węgorzewski, Miński, portrety właśnie dwóch pastorów, z seniora ojca Hermana d'Alberta i syna Richa i oryginalny egzemplarz rocznika Kreuz und Liebe, Krzyż i Miłość. To był rocznik wydawany przez Bethesdę, bo obaj pastorzy pracują w Bethesdzie. To jest duży zakład dla osób niepełnosprawnych, sierot, starców. I co roku, jeszcze przed I wojną światową, Bethesda wydaje swój właśnie rocznik. Głównie dla sponsorów, dla darczyńców, gdzie są opisane statystyczne, ile pieniędzy na co poszło, kto ile dał. Także stary Braun jest wielkim liczykrupą, tam jest wszystko... I są gdzieś zachowane te jego liczenia? Ile zostało takich roczników? To głównie w internecie, także to przy dobrym pogrzebaniu można to wydłubać. I po wypędzeniu Rosjan z Węgorzewa od razu i stary Braun, i młody Braun, byśmy powiedzieli, siadają, piszą właśnie takie opowieści z czasów wojny. Zresztą stary Braun pisze bardzo fajne opowiadania, książki w Prusach Wschodnich, o Mazurach, także o Bethesdzie, które są wydawane między innymi Królewcą. I talent ten pisarski przychodzi też na Richa Brauna, który w 1901 roku jest w wojsku niemieckim, bierze udział w tłumieniu powstania bokserów w Chinach. Wracając z Chin, zdąży napisać książkę Podróż do Chin i inne chińskie opowieści. Książka jeszcze w 1901 roku ukazuje się w Królewcu i wszystkie zyski z książki przekazywane są na Bethesdę. Także tutaj też trzeba pamiętać, że dzieje I wojny światowej w Węgorzewie też ogniskują się jak najbardziej wokół tego ośrodka dla niepełnosprawnych. I tak jak mówię czasami, mówiąc przed wojną, Angerburg, od razu wiadomo było, że to jest Bethesda. Także zapraszam do następnej sali. Opracowując tą wystawę, starałem się zachować czas teraźniejszy przy narracji. Tak, żeby spróbować przenieść się 100-101 lat już temu w przeszłość. Bo tu też zapomniałem na początku powiedzieć, że ta wystawa jest poniekąd dowodem na rolę kulturotwórczą Facebooka. Chociaż to niektórzy uważają za niemożliwe do pogodzenia, ale w zeszłym roku z racji, że przypadało właśnie dokładnie przypadało stulecie wybuchu I wojny światowej, codziennie, dzień po dniu starałem się przypominać te wydarzenia, no i z takiego cyklu ponad 40 odcinków, można powiedzieć, po przerobieniu, dodaniu niektórych rzeczy powstała właśnie ta wystawa z tą książeczką. Także to jest owoc tej pracy. I generalnie to jest wystawa z jednej strony, tak jak wspomniałem, tragiczna, z drugiej strony komiczna, bo tutaj te dwa zakresy emocji przede wszystkim, one się przenikają. I chodzi o poczucie klimatu. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie zostaje garstka tych mieszkańców i jednego dnia słychać szum wozów, wszyscy uciekają, czy cywile, czy wojskowi. Następnego dnia rana jest cisza. Nikt nie jedzie, żadne stukoty. Można powiedzieć, słychać, jak koty tupią. Także to jest obraz, który z tą książeczką, jakby Państwo staną na ulicy, mam nadzieję, postaram się ją tak sformułować, żeby można było stanąć na ulicy i zobaczyć, które dokładnie miejsce akurat opisuje. I sobie spróbować, mimo że ta struktura urbanistyczna miasta praktycznie przestała u nas istnieć w II wojnie światowej i konsekwencji. Natomiast te akurat miejsca są, można powiedzieć, w punktach, że można sobie wyobrazić, że w tym miejscu stoi
pastor Brown i rozmawia z generałem Kampfem. Można sobie wyobrazić, gdzie kupiec Sabotka został zastrzelony. Że na postumencie, na którym teraz stoi figura Matki Bożej przed dużym kościołem, kiedy stał po piersie i żołnierz rosyjski przykleja plakat z ogłoszeniem okupacyjnym, które z jednej strony zapewnia, że Rosjanie będą się zachowywali fair, o ile też mieszkańcy będą, że tak powiem, posłuszni, a jeśli będą nieposłuszni, to wojsko i cywile będą strzelali do żołnierzy, to wojsko ma prawo spalić miasto czy wieś. Zresztą tak się dzieje z rodzinami na przykład. Także tutaj ta groza, ona czasami ma taką niewinną formę, ale no to jest zagrożenie zniszczeniem mienia materialnego i przede wszystkim utraty życia. Też trzeba pamiętać, że to są wspomnienia, także tak jak powiedziałem, to są dobre wizje, ale też na przykład złapałem pastora Browna młodszego, bo to też jest ciekawostka. Przepraszam, że tak skaczę po wątkach, ale jeszcze wyjaśniając kwestię stary Brown, młody Brown. Stary Brown jest, można powiedzieć, założycielem Bethesdy i w momencie wybuchu I wojny światowej już, można powiedzieć, jest prawie emerytem. Ale jeszcze w 1914 roku wydaje taką książeczkę po niemiecku, oczywiście, której tytuł na polski można przełożyć W imię Pana chcę ich zniszczyć. O ewidentnym antycarskim podtekście. No i broszura jest rozesłana między innymi po wschodnich powiatach plus wschodnich i leży tam spakowana w takich właśnie jeszcze nierozdysponowana wśród parafian. No i stary Baum boi się, że jak Rosjanie wkroczą do Węgorzewa, to od razu go rozstrzelają za tą publikację. I to też we wspomnieniach Brauna to jest, starego jest, że cała rodzina mu radzi, jedź, dziady, bo cię zabiją. A młody Braun pisze, że ojciec wpada taki właśnie roztrzęsiony, no i że będzie uciekał. Także tutaj można w pewnych momentach znaleźć, można powiedzieć, krzyżowe wspomnienia, które... Wszyscy się pokrywają. Dokładnie tak. Tak samo Eric Braun w tym roczniku w BDS z 14 roku opisuje, że pierwszego dnia okupacyjnego ubrał się w czarny flag, maroni, poszedł do sztabu rosyjskiego pokłócić się z generałem Rennkampfem. Ale już później w opisie Bethesdy z okazji 50-lecia utworzenia zakładu w 1930 roku, 16 lat od wydarzeń, pisze już, że spotkał się z podpułkownikiem. Więc to jest też wizja propagandowa, jakby nie patrzeć. Także tutaj też uczulałbym na czytanie wspomnień. Nie tylko niemieckich, rosyjskich czy polskich, dotyczących różnych okresów, to jest jakaś wizja, co nie znaczy, że tak musiało być jeden do jeden. Także to jest taka rzeczywistość. I jest podzielona w formie takiego kalendarium dzień po dniu. Więcej takich ważnych wydarzeń dzieje się na początku sierpnia, bo 23 sierpnia 14 roku zaczyna się okupacja, kończy 10 września. Także tutaj, jak Państwo obejdą dookoła, to natkną się właśnie na te poszczególne epizody, poszczególne okresy. Stolik symboliczny z popiersiem, z fotografią Franza Tica. Bo to generalnie to, że się zgodził, to też spowodowało, że te straty były stosunkowo niewielkie. Bo zginęło tak szacunkowo około 20 osób. Spłonęło kilka obiektów, całe centrum miasta w zasadzie ocalało. I trzecie pomieszczenie jest zarezerwowane już, możemy tak powiedzieć, dla zmarłych. Chociaż tam Janusz Pilecki stoi, ale jeszcze żyje. Mam nadzieję, że jeszcze długo. Nie pomyślałem. Nie pomyślałem, no strasznie. Człowiek przyjedzie. No i... To jest takie symboliczne przedstawienie, przedstawienie też grobów. Jeśli wojna, to są straty zarówno wśród cywilów, ale również wśród wojskowych. I tam prezentujemy 5 tak zwanych poduszek. To są takie przejściowe nagrobki z kwater wojskowych. Te akurat pierwotnie leżały na cmentarzu w pozostałych kolonii. Natomiast zostały odkryte na początku XXI wieku jako płytki chodnikowe jednego z budynków przy Armii Krajowej w Węgorzewie. No oczywiście skojarzanka, jako ten my Polacy jesteśmy paskudni i nie szanujemy, że tak powiem, dziedzictwa naszych, może nie przodków, a poprzedników.
ale powód, że te płyty się tam pojawiły i czas jest trochę inny. Bo w latach 30. Cmentarze były poddawane renowacjom. Wtedy wstawiano krzyże z tego sztucznego kamienia. Dzisiaj później z betonu po prostu ogrzewane. I w pozeżu kolonii właśnie takie stoją. I w zależności od cmentarza, w zależności od ekipy, albo te tak zwane poduszki w slangu, to się nazywają tablice pulpitowe, albo były zakopywane przy grobach, tak jak na przykład przy kościele w Radziejach, i tam przy remoncie się okazało, że są, i zostały odkopane i dołożone do tych krzyży z powrotem jak gdyby. Natomiast w wielu przypadkach te płyty były odzyskiwane jako, i traktowane jako materiał budowlany. Także ktoś, kto stawiał ten budynek w Szarni Krajowej w 1938-1939 roku, bo tak mniej więcej stylistyka na to wskazuje, po prostu kupił taki materiał odzyskowy, napisy poszły do środka ziemi, natomiast to było dobrze, porządnie zrobione, no i tak to traktowano. Zresztą, jeśli byli Państwo w Stręglu, tam jak się dojeżdża do wsi od strony Węgorzewa, po prawej stronie jest cmentarz wiejski, w obrębie cmentarza wiejskiego jest kwatera z I wojny światowej. I tam stoją i krzyże, i leżą te tabliczki pulpitowe. I te właśnie poduszki zostały wyciągnięte z jednej z dróg przy okolicznym gospodarstwie. Było podejrzenie, bo gospodarz za bardzo nie był w stanie wytłumaczyć, skąd one się tam wzięły, a natomiast Radek Lichacz, który wtedy był studentem, miał jakąś pracę związaną z I wojną światową, to powiedziałem, żeby zinwentaryzować te i krzyże, i te tabliczki, które decyzją konserwatora zostały dołożone. Konserwator mówi, jak się je tam położy, to one nie będą krajobrazowo przeszkadzały, a to wojenne, to wojenne. No i się okazało, że część nazwisk z tych tabliczek zgadza się z tymi skrzyżami. Więc ciekawostka, tyle że też na przykład na tabliczkach były 4 nazwiska, natomiast 2 nazwiska z tabliczki były na jednym krzyżu, a 2 na drugim. Z innej tabliczki były 3 nazwiska na jednym krzyżu, a jedno nazwisko było na innym krzyżu, a na tym krzyżu było jeszcze inne nazwisko. Także trzeba pamiętać, że te naprawy powodowały, że zatarto w zasadzie ten pierwotny układ. Także szukając prapradziadka o takim nazwisku, które leży w tym mogile, niekoniecznie musimy obecnie trafić. I to nie jest kwestia, że my Polacy zacieraliśmy te ślady, tylko to już jest kwestia takiego trochę późniejszego traktowania, tak zwanego grobownictwa wojennego. Także tutaj po konserwacji pokazujemy te tabliczki. Jednocześnie jest to taki też fakt, próba zmuszenia do takiego lekkiego przemyślenia, nie tylko tego o przemijaniu i to, co dzieje się w czasie wojny, ale też tego, że mówimy, a groby niemieckie, groby rosyjskie. Tak, ja sam się na tym łapię, musimy mówić groby żołnierzy armii niemieckiej i groby żołnierzy armii rosyjskiej, bo po obu stronach zwalczą Polacy. To zresztą, jak Państwo zerkną na jedną z tych tabliczek, jest podpis Kasi Bułkowski. O Kasi, bo się Kazimierz nie zmieścił i zostało Kasi. Jest Oszibowski, po niemiecku pisany przez S i CH, ale po prostu pierwotnie się pisał, tak jak my słyszymy, po polsku. To są najprawdopodobniej Pomorzacy, gdzie świecie gniew ta strefa. Także na tych cmentarzach, które my traktujemy jako spuściznę I wojny światowej, która teoretycznie Polska nie jest, to jest nasza też historia i w tym momencie nie nasi poprzednicy, ale no, nasi przodkowie. Także też jest to taka sugestywna ekspozycja nawołująca do tego, żeby tą spuściznę I wojny światowej też traktować jako naszą narodową, patrząc ze strony Polaków, natomiast też jak najbardziej od strony mikroregionalnej i to wtedy już można sobie też na różne sposoby układać, bo na tych cmentarzach leżą i Duńczycy ze Szlezwiku, i Serbowie Łużyccy, Oberlandczycy gdzieś tam z Podbiławy, Mazurzy, Warmiacy, także na tych cmentarzach mazurskich można być cała Europa Środkowa w jednej chwili przełomu tego 14-15 roku się spotkała. Także założyłem, że tyle Państwu powiem, natomiast jestem gotowy na pytania, jeśli będę w stanie odpowiedzieć, to odpowiem. Jeśli nie, to będę odsyłał do innych źródeł. Właśnie teraz jest pytanie. Jeżeli ktoś chce zadać pytanie, to skończył. Nie.
wszedł do, w końcu do tego sklepu Sztemberga i mówi panie oficerze, tutaj nie ma żadnych kaleson. Ale tak się żaknął i wyciągnął jakieś takie pudełko, otworzył to pudełko i ten oficer się pochyla, a zaczyna wyciągać figi takie damskie i mówi po rosyjsku, wszywać, wszywać. Dając głupka, no. Oficer bardzo się oburzył, trzasnął drzwiami i poszedł. Bardzo zadowolony, że takiego fortelu użył i że tak się udało. Także 1000 par kaleson nie znalazło się.